Witam Was serdecznie. Nadal gramy w Age of Empires 4. In the century following the Mongols' vengeful attack on Moscow, Dmitry Donskoy's son and grandson clung to the Rus throne. Amid old rivalries and fragile alliances, Dmitry's great-grandson, Ivan III, set out to consolidate Moscow's control over all the Rus. But one independent republic would not yield to Moscow, the wealthy commercial center of Novgorod. In the bitter winter of 1478, Ivan III arrived at the doorstep of the wealthy Republic of Novgorod, the last remaining independent Rus province. With his army of allied Rus forces, Ivan would not stop until Novgorod belonged to Muscovy. First, he had to take the outlying towns of Kuklino and Solsi, which were guarded by resistance fighters. Zobaczmy. Coś, o jest, jakieś wojsko jest. Może parę koni na łuczników pójdzie do tyłu. Wy tu podejdźcie bliżej, strzelajcie sobie spokojnie. Jeszcze bliżej. Mamy tam redukcja. A to odnajdę no, lepsze badanie technologii. Ivan swept aside the resistance at Kuklino and could now use the village to reinforce his army. Gra zapisana. Mamy Kuklinowo. Tam Kuklino. Idźcie tam. Co tu robi? Drzewa ścinajcie. Dobra. Szybciej drzewa ścinajcie. A tutaj mamy jakiegoś mnicha. O jest, nie, chodź tutaj. Przejmij to. My sobie czekamy. Idźmy trochę bliżej. O, może tak. Tak, tu dajmy sobie łuczników. Łuczników dajmy tutaj. Wychodźcie tak. O. Dobra. Dwóch kolejnych mamy, chodźcie tam. Mamy tu jakiegoś skołta. Nie mam. Sobie zrób jednego. Chodźcie tam. O, coś. Mamy tu jakieś zielonki. Idźmy dalej, jest lasek. Antynkawi, dobra. Tutaj postaw. Niech sobie stoi. Ty tam chodź wyżej. Coś tam poszukasz, a ty już dawaj jelonk. Masz już przejęte. Zobaczmy co tu jest. I więcej ludzi. Dobra, ty coś tutaj masz robić. Tam wyżej też. Dobra, wy tu zaraz zbudujecie. O, tu są jelenie. Dobra. Następna kabinka tutaj. O, tu coś. Trafiliśmy. A gdzie to się oddaje? Można tutaj? Dać? To można. O, załatwię ci to. Zajdźcie bliżej. Zajdźcie. Dobra, ty tam gdzieś do góry. No nie da się. A, nie ma przejścia. Dobra, ty chodź tu gdzieś. Dobrze, musimy teraz rozbudować te jednostki, które mamy, czyli łuczników sobie troszkę ulepszymy.
Mamy tutaj, dobra, tu sobie nie ulepszymy. Ty możesz to tu oddać? Ty chyba nie możesz. Może tu mnicha sobie byśmy postawili. Gdzieś, może tu? Dobra. Ty tu sobie na razie. Mamy tu jeszcze dwóch. A wilki. Dobra. Dobrze. Tam jeszcze jest jakiś wilczek. Coś tutaj możesz postawić. No nie za bardzo. O, dobra, są tu jelenie. No bo postawmy sobie tą kabinkę jeszcze jedną. Mamy tu jeszcze coś do zebrania. Idźcie tam zobaczyć. Tu już tutaj. O, kropnij tutaj. I tu jeszcze zbuduj. No tu kabinka chyba się przyda. Dobra, buduj. Mamy czterech. Może dobra. Na razie. Tutaj byśmy chyba drzewo potrzebowali wycinać. Coś mi się wydaje. Kupujemy więcej jedzenia. Tego. Mamy trzech jeszcze. Dobra, weźcie to. Załatwcie. O, tu coś jeszcze. Ten nasz mnich. Leć tam do góry. Daj mi. Szybko. O, jeszcze tam coś jest. Dobra. A dobra, my tutaj. Gadu, a tu trzeba jednostek narobić. O, nie ma czasu. No te jednostki. Tam na górze są jakieś zielonki gdzieś. Nie ma chyba, nie ma. Tu jeszcze kabinka się zrobi. Tu jest jeszcze. I chodźcie tu. Dacie? Czy nie ścinacie? Gotów powinować się jest. Chodź mój czyst jest. Bierzemy i idziemy tu. Może to się tu zestawia, czekaj. Dobra, niech tu leży. Buduj jeszcze jedno. Jeszcze jeden taran. 350 drzewa. Dobra, dwa tarany będziemy mieli, to chyba damy radę. No tu byśmy sobie tych, których mamy jednostek więcej. I są. Dajcie, tak? Czy którzy to są? Gdzie to jest? Tu. O, te, tego sobie ulepszymy. I tego. I złoto jest. Możemy sobie jeszcze tych włóczników ulepszyć i uderzamy dalej. Dobra, wy sobie tu sobie zostańcie. A ty chodź tu z nami. Pomóżcie budować. Już pomóż. Włócznik może pomagać? Chyba nie. Orudia gotowe k brani. Dobra, idziemy tam zobaczyć, co tam jest. No chodźcie, chodźcie. Chodźcie tu. Jakaś brama. Najpierw tarany niech pójdą. Mamy trochę tyłem. O, jest jakaś, w jakiej wojska idą. Dobra, załatwmy te wojska. Chyba. Co?
Kto nakaże? Ludzie! Jeszcze ty? No to jeszcze ludzi zróbmy. Tam zobacz co jest. Wbijajcie do środka. Tarany zostawmy. O, jest kamień, dobra. Dajcie bliżej, strzelajcie. Musimy tam jakoś to przeżyć. O, dobra, idziecie, chodźcie. Nie da się tu postawić? Tu było bliżej? Dobra, chodźcie, bo to może przejmiemy. A, chyba żeśmy przejęli. Też chodź, ty kamień sobie wydobywaj, ty też chodź do kamienia, tutaj szybko sobie przeniesiemy. Tu, tutaj do złota, jest tam kilku. Dobra. Wychodźcie tutaj od mury. Ivan's army would have to defeat the Novgorod people's militia. Dobrze. Możecie tutaj sobie pobudować jeszcze. Civilians have taken up arms to defend their lands against the Muscovite invasion, but they were untrained and ill-equipped for pitched battle. O, jest. If Ivan could sustain his professional army, the people's militia of Novgorod would pose little threat. Tak, się nudzi. Idźcie tam. A ty jeszcze się nudzisz? To chodź tu kabinkę zbuduj. Szybsze leczenie weźmy sobie. A tu możemy jakieś katapulty budować. As Ivan prepared his army for the battle ahead, he was struck by an attack from jest. The people's militia base to the northeast. Atakuje? To nie, wracaj tutaj, tak żeście wyszli sami. Chodźcie tam pomóc. Buduj. A, ty chodź, tu już nasza. No bo dobra. Tu mamy jakichś ludzi. Ty się nudzisz. To chodź, tutaj nam coś zbudujesz może. A, dobra, może. Drzewo byśmy tam trzaskali. O, tak się nudzi. To wy tam macie do roboty. Postawcie tam nam jakąś wieżę. Ty chodź tu sobie pole postaw. Dobrze. O, tutaj mamy jakieś katapulty. Czwarta era. Możemy przejść do czwartej? Możemy. Może to sobie weźmy i zbudujmy zamczycho. Dobra, musicie tam dalej wyjść. Jakiś trebuch sobie zaraz jeszcze może zdążymy zrobić. Teraz zobaczmy tutaj jeszcze. Da się coś tam. Aha, to potrzebujemy ery rozbudowanej, żeby tu już następne rzeczy wykupić. Dobrze. Jakaś tam budowa idzie. Tutaj jeszcze kilku ludzi wrzućmy. Byście się nie nudzili, to zróbmy sobie kilka koni. Kuszników trochę sobie zróbmy. Też tam kilku. Tutaj jeszcze tych sobie naróbmy. Dobra, produkcja już idzie pełną parą. Także musimy chwilę zaczekać i pewnie będziemy tam gdzieś wyżej uderzać. Te dwa tarany nasze też się jeszcze przydadzą zapewne. O, jest coś tutaj. O, możemy zekami. Dobra, na razie nie biorę tego. Tam szybko budujcie.
Może stawcie nam tu jeszcze na wieżę, nie? Może jeszcze jeden taran zbudujcie. Dajcie jedną katapultę albo dwie. Ten trebusz może jeszcze jakiś weźmiemy. O, jakieś tam wojska uderzają na nas, a łatwiej sami. Co wy tu możecie? Drzewo, tak? Wspinajcie te drzewa tutaj. Tutaj idziecie tam. Dobra, możemy sobie trebusz wziąć. A nie tu. Weźmy sobie tych i tych. Mamy tych więcej. Kuszników, dobra, nie mamy. Kuszników sobie rozbudujmy jeszcze. Możemy brać tych, ile się da. Ale tutaj jest kuszników kilku. Jeśli chodzi o konie, to tylko te zwykłe. No dobra, weźmy sobie. Pierwsza armia mogłaby uderzyć. Już. Ty sam sobie możesz stać. Budowałeś. A, dobra. Chodź tutaj drzewo. Postawmy sobie bliżej na drzewo. Jeszcze na drzewo postaw. A my uderzamy chyba. Zobaczymy, co tam jest. Novgorod's natural gold deposits have been exhausted. But Ivan's forces could earn gold by setting up hunting cabins in the surrounding woods. Jakieś miasto jest? Pokonaj obrońców. A, dobra, wycofajmy się. Mamy tutaj dwa trebusze, to katapulty, mamy katapulty, tu są chyba trebusze, dobra. Idźcie tam wyżej. No i wysiłki, zapraszamy. Słabo strzelają. Dobra, bijam. Dawać tych ludzi to. Tam teraz postrzelajmy sobie do góry.
fajnie małe. Gdzieś tam dalej. My sobie gdzieś tutaj trochę wojska narobimy. Może tutaj. Tych trochę sobie kuszników zróbmy. Oj, 19 ludzi nie ma nic do roboty. No to się tam wydarzyło. Dojdźcie sobie w takim razie na drzewo. Do 17 idźcie na węgiel. Na kamień. Też sobie linkę tam zbudujcie. A ty co tu chcesz robić? Nic nie masz do roboty, to kabinkę sobie buduj, nie kabinkę, tylko drzewo. I jedziemy dalej, ty tam atakuj. Ten jest też radę tam poatakować. Dobra, wbijajmy dalej tam szybko. Zamek zniszczy. Chodźcie teraz. Oj! Strzelać tam. Podnieś bliżej i strzelaj tam. Dobrze. O, kolejna nasza armia idzie. Jeszcze się bardzo. Tamtych musimy robić dalej. A, musimy najpierw bramę rozbić. Rozbijcie tą bramę. Tam jest dalej, ale wieże są. Rozwalmy tę wieżę. Zobaczymy, czy ta wieża tam coś trzyma. Zniszczmy te mury, bo to nie będziemy biegać naokoło. Dobrze, musimy się tu rozprawić. Czy do tych ludzi mieliśmy rozwalać, a nie budynki? Że tych ludzi załatwmy. Ciężko powiedzieć, co tu trzeba rozwalić. Dobra, chodź tam. Mamy następne jednostki. Nie mamy, no to róbmy. Tych puszników. Tych naróbmy. Ja się dawy już co, nie macie nic do roboty, nie? Szepcie sobie drzewo. A ty chyba tak samo. Chodź tam. Rozbić to. Dobra, chodzi na to, że musimy zrównać ziemią to miejsce. No to równamy. Jeszcze. Na drugą stronę jeszcze chodźcie. No co tam macie?
Na co czekać? O, tu były jednostki, to może nie musiałem tego rozwalać wszystkiego, może bym przejął. Although outnumbered, the Muscovite army overcame the vast people's militia. Now Ivan's army would march on the power center of the Republic, the capital city of Novgorod. Chodźcie. I tak samo chodźcie tutaj. Chcemy tu zmienić, że będziecie od razu tu chodzić. Wy będziecie chodzić od razu tutaj do góry i wy też od razu będziecie tu chodzić. Idziemy dalej. A, jakiegoś tam mnicha mieliśmy, więc żeby nas poleczył czy coś. Doszedł czy nie doszedł ten mnich? Zobaczmy. Czekajmy na posiłki. Tam sobie poniszczą co chcą. Tych mnichów udało się zrobić w końcu? Nie, nie udało się. No dobra, trudno. Widocznie. Musimy sobie dać radę bez. Licznika sobie ulepszmy. Jakieś siły nasze są dobre, idą. Chodźcie. Jeszcze jest jakiś jeden. Dobra, uderzamy dalej. Ma na co czekać. A lecimy. Army destroyed the outer wall, entered the city. In the heart of the capital stood Novgorod's gleaming symbol of independence, the Vechi Bell. Ivan would tear it to the ground. Idziemy dalej. Tam wjeżdżaj do środka, że też wjeżdżajcie. Nie, tam do środka wjeżdżajcie. Chodźcie tych ludzi załatwić. To tam strzela jakiś zamczycho. U jak coś ludzie są. Weźmy się za nich albo za tych lepiej. Zobaczcie, a tu teraz. Dalej, chodźcie tutaj, tutaj, tu jeszcze jeden rzut, tam załatwcie tych, a wy tu sobie postrzelajcie gdzie chcecie. Niszczymy. A, tam musimy coś zniszczyć. A najpierw tutaj zadbajmy, żeby sobie jednostek nie produkowali na wszelki wypadek. Okay.
Parcie. Chodźcie tu. No dobra, atakujmy to, co tam jest, on wiesz. Zobaczymy, co to tam jest. A, rozwalmy to na to. Jechać. Chodzimy dalej, no. Chodzimy. Chodzimy dalej. A wy tu macie strzał. Wjeżdżać. Szybko i ostatnia akcja prawdopodobnie. No, że coś dalej będzie, bo mapa jeszcze duża. Sounding the end of the Republic's independence. Tak, mamy jakieś przejście jeszcze. Nowograd podbity. As the fires of Moscow's wrath burned across the snow-laden city, the last remnants of the great Republic fell to ruin. Ivan III's vision of gathering all power to Moscow was almost complete. Na dzisiaj to tyle. Jeśli odcinek się spodobał, zachęcam do subskrypcji kanału, zostawienia łapki w górę. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.